W tym tygodniu, jak co roku, wychodzi kolejna odsłona serii Call of Duty. I choć od czasów Modern Warfare 2 cykl przeżywa swoje wzloty i upadki, tak chyba nigdy wcześniej Activision nie miało z tą swoją serią tylu wizerunkowych problemów. Pierwszy zwiastun Infinite Warfare zdobył wątpliwe wyróżnienie drugiego najczęściej minusowanego filmu w historii YouTube'a. Wyprzedził go tylko teledysk Justina Biebera. Mówimy tutaj o ponad 3 milionach negatywnych głosów i jedynie 500 000 pozytywnych. Na naszym serwisie COD radzi sobie nie lepiej. Przed premierą gracze mają niewielkie oczekiwania po kosmicznych wojażach. Aktualnie w encyklopedii gry online widnieje przedpremierowa ocena 2,8 na 10. Czy to wina obrania kierunku kosmicznego? Z pewnością przeciwko Activision złożyły się też działania konkurencji. EA miało odwagę zaatakować Koda z dwóch stron, z jednej strony zapowiadającą się nieźle kontynuacją Titanfalla, z drugiej dostarczając fanom strzelanin długo wyczekiwanego powrotu do historycznych realiów. Zapowiedzi Infinite Warfare i Battlefielda 1 dzieliło jedynie kilka dni i wizerunkowo to EA mogło odtrąbić druzgocące zwycięstwo nad Activision. Zwycięstwo, które sprawiło, że pod sztandarem BFA mogli się w końcu zebrać wszyscy niezadowoleni z kierunku futurystycznego w strzelaninach. A jeszcze rok temu to Battlefield zaliczył potknięcie z przeciętnym hardlinem, odsłoną wypełniaczem, która szybko została przez EA wygaszona. Jak natomiast reaguje Activision na falę negatywnych opinii o trailerze Infinite Warfare? Zaciekłą obroną, która pokazuje, jak bardzo firma nie rozumie tego, co fani chcą im przekazać. Przyjrzyjmy się wybranym zdaniom z oficjalnego komunikatu. Miliony ludzi z naszej społeczności chcą innowacyjnego doświadczenia każdego roku i Infinite Warfare zapewnia to właśnie doświadczenie. Aż mnie zatkało, już od lat narzeka się na brak innowacji w serii. Seria Call of Duty od lat bawi się futurystycznym settingiem, właściwie już od czasów Modern Warfare 2. Poza tym z futuryzmem settingu nie idzie w parze nowoczesna technologia. Tam brakuje i sztucznej inteligencji, i destrukcji otoczenia, i jakiejkolwiek fizyki. Ale to nie wszystko. Już to raz przerabialiśmy. Pierwszy zwiastun Black Ops 2 miał najwięcej negatywnych opinii ze wszystkich wypuszczonych przez nas zwiastunów, a następnie gra stała się naszym największym sukcesem sprzedażowym. Czy wy też czujecie tutaj ten protekcjonalny ton, który wskazuje, wy sami nie wiecie, czego chcecie, wy narzekacie na grę, ale i tak ją kupicie? I to jeszcze nie koniec. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w naszej społeczności są ludzie, którzy z nostalgią wspominają militarny, przyziemny gameplay. Dla nich przygotowaliśmy Modern Warfare Remastered. No właśnie, przygotowaliście, ale sprytnie opakowujecie to razem z Infinite Warfare, a więc osoba, która chce zagrać w remaster, musi kupić znienawidzoną, futurystyczną gierkę. Przecież to jasne jak słońce, że Activision samo nie jest pewne sukcesu Infinite Warfare, stąd taki, a nie inny pakiet. Każdy, kto będzie chciał zagrać w Modern Warfare w nowej oprawie, dołoży cegiełkę do sukcesu Infinite Warfare. I w ten sposób Modern Warfare Remastered z atutu stało się kolejną kulą u nogi, bo w wypadku ataku na Infinite Warfare działa już efekt kuli śniegowej. Każda nieudana decyzja projektantów natychmiast podchwytywana jest przez antyfanów. Cudaczne skórki, pukawki do multi niczym z Quake'a, podpisanie kontraktu z drewnianym aktorem. Wszystko może być już kijem na Koda. Zaraz, antyfani byli zawsze, ale gdzie są obrońcy? Mam wrażenie, że przez ostatnie kilka lat liczba przychylnych Kodowi osób stopniowo topniała i zasilała tłum nie tyle antyfanów, co neutralnych, obojętnych obserwatorów. Jest w tym coś z procesów konformizmu społecznego. Tłum jest mocniejszy, im jest większy i przy okazji ciągle mocniej krzyczy. Natomiast osoby nie będące w tym tłumie, niezaangażowane, mogą się też z pewną dozą satysfakcji przyglądać, jak dotychczasowy gigant Activision wykręca kota ogonem, a tak naprawdę okręca sobie pętlę wokół szyi. W wypadku Infinite Warfare można też zauważyć ciekawy proces akcji i reakcji. Mimo negatywnego feedbacku, a może właśnie dzięki niemu, gra doczekała się prawdopodobnie największej akcji marketingowej w historii. W Polsce po raz pierwszy w kampanii usłyszymy polski dubbing. Nie mogło zabraknąć tam Jarosława Boberka, ale do gry trafi też Dorociński i Hermaszewski, czyli pierwszy Polak w kosmosie. Wizerunkowo powinna być to bomba, ale nie jest. Wśród hardkorowych graczy Call of Duty Infinite Warfare jest jak zadzierający niegdyś nosa chojrak z klasy, któremu nagle wszystko wali się na głowę, a reszta uczniów każdą jego próbę wykaraskania się z problemów wita szyderczym rechotem. Na moim Facebooku ciągle bombardują mnie sponsorowane posty reklamujące nowego Koda.
Otwieram je z ciekawości, bo po pierwsze mają pomimo kupionego zasięgu znikomą liczbę reakcji, a po drugie komentarze są przeważnie prześmiewcze. Inna sprawa jest taka, że Activision od lat nie ma dobrej opinii. Dlaczego mieliby się nagle przejmować hejtem na gry online, Reddicie czy YouTubie? Dla nich największe znaczenie będzie miała oczywiście sprzedaż nowego tytułu. To jest w końcu biznes. Bo pamiętajmy, że w aroganckim podejściu Activision może być prawda o dzisiejszych graczach, ale też o nowoczesnych konsumentach w ogóle. W jednym z esejów Davida Fostera Wallace'a znalazłem ciekawy fragment, który odnosi się do jakości telewizji z przełomu lat 80. i 90. Idealnie pasuje on do naszej sprawy. Wbrew niekwestionowanemu założeniu krytyków popkultury, że biedna, poczciwa widownia w głębi duszy łaknie nowości, wszelkie dostępne dowody wskazują raczej na to, że widownia w rzeczywistości łaknie zawsze tego samego, ale wydaje jej się, że powinna łaknąć nowości. Stąd mieszanka dewocji i szyderstwa na tak wielu obliczach widzów. Ta obserwacja jest jak najbardziej aktualna, a dziś dochodzi jeszcze pojęcie slaktywizmu, czyli udawanego zaangażowania w sprawy polityczne i społeczne, które przekłada się co najwyżej na kliknięcie lubię to, czy na zmianę obrazka profilowego. Być może ten cały hejt na Call of Duty ma w sobie właśnie coś ze slaktywizmu. Pokażmy, jak bardzo nie zgadzamy się z obraną przez Activision ścieżką, dając łapki w dół filmowi na YouTube. A przecież ostatecznie tylko jedna droga oporu jest skuteczna. Wystarczy tej gry po prostu nie kupić. I to będzie prawdziwy test odporności Call of Duty na tę nagonkę. Niebawem przekonamy się, czy arogancja Activision miała racjonalne podstawy.